Z ogromną radością przybywamy po raz wtóry do tutejszej świątyni. Mówię po raz wtóry, bo już 2 lata temu dzięki uprzejmości księdza proboszcza mieliśmy okazję zaprezentować nasz program. Zespół Campus, który przybył za Krakowskiego Zawierzowa, obchodził w tym roku już swoje 16-lecie istnienia. Myślę, że więcej na temat naszego pobytu i zespołu będziecie mogli Państwo zapoznać się w dzisiejszym wydaniu Kuriera Wileńskiego. Żeby nie przedłużać te słowa mojego wstępu, chciałbym już rozpocząć zasadniczą część naszego koncertu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękując za kanonizację Jana Pawła II, pamiętam z jaką wielką radością oczekiwaliśmy jego wizyty w ojczyźnie. Dziś, wspominając te dni, znów chcielibyśmy prosić, zostań z nami, Ojcze Święty. Święty Janie, Matko Królu,
pracował w położonym w pobliżu cmentarza zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w zakładzie produkcji Soty Solwa. W 1997 roku w sanktuarium w Łagiewnikach powiedział: nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość, ku nieskończonym wyżynom świętości.
jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Rzec można, że ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa i dalej w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. Nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym.
lata minęło od chwili, gdy Bóg powołał Cię na wieczny urząd. Choć nie ma Cię z nami, to wciąż w uszach brzmią Twoje słowa, a Twoja barka wiary, nadziei i miłości płynie dalej. Jak wielokrotnie wspominał Jan Paweł II, barka była pieśnią pożegnaną z ojczyzną, tą, która zaprowadziła go na stolicę Piotrową. Usłyszał ją bowiem tuż przed wylotem na konklawę, który miał wybrać nowego papieża. Zawsze ten Paweł Święty
właśnie w nim.